Witam serdecznie, Piotr Antczak, Info Zabrze. Dziś jesteśmy z interwencją przy ulicy Makoszowskiej, gdzie niedaleko stawu ktoś już w grudniu wysypał kilkanaście ton odpadów, które po prostu doskwierają mieszkańcom. Co to są za odpady? Dlaczego tutaj się znalazły i dlaczego do tej pory nikt ich nie usunął? Są to odpady z wytopu aluminium, jak dowiedzieliśmy się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Tak zwane żużle słone, no jest tego na około kilkanaście ton. Odpady wydzielają silną woń amoniaku, która bardzo mocno doskwiera okolicznym mieszkańcom. Ja jako przedstawiciel firmy Avente zarządzamy dwoma budynkami tutaj w okolicy, przy ulicy Podleśnej 2 i 3. Nasi mieszkańcy w styczniu poskarżyli nam się na to składowisko. No cóż, mogę powiedzieć, że reakcja urzędników nie była taka, jakiej się spodziewaliśmy. Udało nam się dowiedzieć, że teren, na którym te odpady zalegają, nie jest własnością gminy miejskiej Zabrze, a samorządu województwa śląskiego. Oba podmioty chyba nie wykazują specjalnego zainteresowania usunięciem tych odpadów. A kto stwierdził, że to są odpady, załóżmy, niebezpieczne? No więc tak, w grudniu tuż po zrzucie była tutaj Straż Miejska, Straż Pożarna, byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. No z naszych informacji wynika, że rzeczywiście są to odpady pochodnicze. Natomiast, no cóż, służby twierdzą, że stężenie amoniaku jest na tyle niskie, że nie zagraża ono życiu i zdrowiu mieszkańców. No być może tak jest, natomiast czym innym jest tutaj przebywać przez chwilę, a czym innym jest być narażonym na kontakt z tymi oparami przez długi czas. Trwa już to około 2 miesięcy. Ciężko jest mi sobie wyobrazić, że mieszkańcy wytrzymają tutaj do lata, gdyż procedura usunięcia tych odpadów może potrwać około pół roku. Dlatego chcielibyśmy zaapelować do Urzędu Miejskiego, do urzędników miejskich zabrzańskich i do pana marszałka województwa śląskiego i jego urzędników, żeby się dogadali i w końcu te odpady usunęli, dlatego że no, zależy nam na życiu i zdrowiu naszych mieszkańców, w ich interesie działamy i dlatego podjęliśmy tę interwencję. Są z nami mieszkańcy. Proszę powiedzieć, kiedy są najbardziej odczuwalne te odory? W zasadzie one są zawsze odczuwalne. Najbardziej jak, no wiadomo, jak troszeczkę się temperatura podniesie, czy ciśnienie i tak dalej, jest troszeczkę wiatru, wszystko to niesie ku budynkom. Ja już powiedziałam, my nie jesteśmy przeciwko władzom, ale jest to coś, co po prostu przeszkadza wam. Mamy prawo do tego, żeby nie było tolerowane coś, co zagraża naszemu zdrowiu, a nawet życiu naszemu, naszych rodzin i też okolicznych mieszkańców. To nie jest tak. Tak jak już pan powiedział, kpiną jest zabezpieczenie taką tasiemką, która przecież nie jest kopułą, która nie pozwala wydostawać się tym toksycznym oparom. My tu stoimy jako trzy kobiety, farba do włosów z amoniakiem. Mówi się, że ten amoniak jest szkodliwy z tej farby. To co tutaj, kilkanaście ton tego smrodu, trucizny, co można powiedzieć o tym? Panowie jesteście tutaj, czujecie to. Teraz to właśnie poczuliśmy, jak zawiało. Prawda? Więc tak jak mówiliśmy, jesteśmy podatnikami, jesteśmy ludźmi, którzy mają też prawo, tak jak wy wszyscy, jak panowie, jak nasza pani w urzędzie, jak panowie tam gdzieś w innych wyższych strefach, gdyby to się działo koło nich, pewnie by szybciutko zareagowali. I jeszcze chcemy mieć pewność dla dobra innych, że takie sytuacje się nie będą powtarzały. Jak nie w tym miejscu, to w innym miejscu, jeśli się nie będzie na to reagowało, tak? Więc takie rzeczy nie mogą być. Ja już powiedziałam w wcześniejszej telewizji, dym. Robi się wiele akcji, żeby dym z komina nie leciał, bo smog i tak dalej. Ja się przyczyniam z mężem do tego, żeby to zredukować. Zrezygnowaliśmy z opalania węglem, opalamy brykietem drzewnym, ale co z tego, jak ktoś ma prawo tutaj pod domem mi wysypać truciznę i nikt na to nie reaguje. To jest bardzo przykre. My również przyłączamy się do próśb mieszkańców i bardzo apelujemy do
urzędników, jak zarówno Urzędu Miejskiego, jak i do pana marszałka województwa, żeby tą sprawę po prostu przyspieszyć. Ja to zobaczę, przepraszam. Ja widziałem, sama, tu zerwane. Dobra, się. Ale czy sama taśma może zabezpieczyć opary, które idą w naszą stronę? Ja uważam, że nie, no taśma no bardziej właśnie. Służy, żeby tam ktoś nie podchodził. No właśnie, ale mało tego, nawet nie ma żadnych tam linki, która informowałaby. Teren zanieczyszczony, nie wchodzić, tu są dzieci, które biegają, tak, tak, a tu nawet tabliczki nie ma, nie? Więc o to nam chodzi, żeby to zagrożenie zminimalizować, a te trujące odpady, żeby były stąd zabrane. No tabliczka to jest jedno, ale tabliczka też nie rozwiąże problemu, że tym miejscem oczywiście, jest. Że nie, tabliczka. Ale mówimy o tym, że nawet to nie zostało zrobione, prawda? Nawet to. Tak. Ludzie sobie nie zdają sprawy z zagrożenia. A może już być za późno, kiedy jakieś dziecko tam zbiegnie, rączki poliże, prawda? Czy będzie oddychać tym toksycznym powietrzem, więc... My, nie chodzi tutaj, żebyśmy teraz próbowali krzyki, tak? Wiedział o tym od grudnia. Grudnia, dwa tygodnie przed świętami. Dlaczego oni tego w tym kierunku czegoś już nie robili? Czy jedyna odpowiedź jego była, teren został zabezpieczony. I widzimy to zabezpieczenie. Ja też nie jestem w stanie odpowiadać za kogoś i za to, co ktoś powiedział. Ja mogę tylko powiedzieć za siebie, że w tej sprawie dzisiaj na pewno będę dzwonił też do Urzędu Miasta i też będę rozmawiał na pewno z panią prezydent, bo wiem, że pani prezydent też będzie chciała... Powinna być zaznajomiona i też na pewno będzie chciała rozwiązać pozytywnie tą dziś sprawę i też nawet jeszcze dzisiaj panią powiadomię telefonicznie, co się dowiedziałem. Dzisiaj pojadę do Urzędu akurat Miasta.